Na posiedzeniu zadał mi pytanie pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Dlaczego ukrywam się przed sądami? Ponad ćwierć wieku już pracuję w sądach i dali Bóg, nigdy się przed nimi nie ukrywałem. Nie przypominam sobie w ogóle w całym moim życiu historii, w której sąd by mnie wyzywał do stawiennictwa, a ja bym się nie stawiał. Mamy więc do czynienia z czym. Naruszenie moich dóbr osobistych. Tak, panie Dominiku, klasyczne naruszenie. Może dla niektórych zabawne, ale dla adwokata tego typu sformułowanie narusza dobra osobiste. Ja takich naruszeń dóbr osobistych nie zostawiam bez reakcji. Dlatego skieruję do to sądu to sprawę przeciwko panu. 200 tysięcy złotych zapłaci pan na Muzeum Polin. Niżej zejść nie mogę.